Cześć, witajcie w kolejnej krótkiej Mobzilli. W jednym z ostatnich odcinków przyznałem się Wam, że zalałem swojego laptopa oliwą. I mogę Wam dać w związku z tym dobrą radę. Jeżeli gotujecie i czytacie przepis ze swojego laptopa, postawcie go gdzieś indziej, a nie na blacie kuchennym. Ja nauczyłem się niestety na błędach. Natomiast mnie super wydajne urządzenie, super wydajny komputer jest cały czas potrzebny do tego, żeby renderować odcinki. I przez jakiś czas radziłem sobie przy pomocy hybrydy. I wrażenie było zupełnie w porządku, natomiast jednak przeszkadzał mi trochę zbyt mały ekran. I w związku z tym ucieszyłem się bardzo, gdy zaproponowano mi przetestowanie nowego laptopa od Asusa, to jest ROG Zephyrus, skonstruowany według filozofii Max-Q. Żeby opowiedzieć Wam co nieco o samym komputerze, wypada wcześniej powiedzieć, o co chodzi w samym Max-Q. Termin i cała technologia z nim związana została stworzona przez Nvidia i urządzenia tworzone w jej duchu mają charakteryzować się idealnym połączeniem wysokiej wydajności i kompaktowych rozmiarów. Większość ultramocnych gamingowych laptopów jest bowiem wielka, gruba, ciężka i na dodatek głośna. Pomijam już zupełnie kwestię ich kosmicznego designu, bo on będzie się podobał albo nie będzie się podobał w zależności od gustu. Natomiast rzeczywiście bardzo ciężko jest znaleźć coś w tym segmencie, co będzie bardziej przenośne. Laptopy Max-Q wyposażone będą więc w najlepsze podzespoły, w tym w przekonfigurowane pod kątem zużycia energii karty graficzne GeForce GTX 1080, 1070 i 1060, zamknięte w smukłe obudowy i efektywnie chłodzone. Laptop Max-Q ma być w związku z tym lżejszy, cieńszy, cichy i ciągle super wydajny. I ja właśnie pod tym kątem będę się przyglądał Zephyrusowi. Od razu również zaznaczę, że to będzie raczej powiedzmy taki luźny test technologicznego geeka. Na pewno nie jakaś pełna recenzja okiem gracza, ponieważ ja graczem nie jestem. Z gier komputerowych grywałem tylko w Heroesy i chyba w Roller Coaster Tycoon i to jest całe moje doświadczenie życiowe. Ale notebook jest moim głównym narzędziem pracy. Zastępuje mi komputer stacjonarny, a moja praca polega w dużym stopniu na montowaniu i renderowaniu materiałów wideo. I do tego super wydajny sprzęt jest potrzebny. Zerkając na zewnętrze Zephyrusa, od razu widać, że rzeczywiście pod kilkoma względami to jest mocno oryginalne urządzenie. Bryła jest prostokątna, ma zaakcentowane rogi, ale wyróżnia się wycięcie klapy w okolicach zawiasów oraz po otwarciu niestandardowe ułożenie klawiatury oraz fakt, że konstrukcja się unosi. Te dwie ostatnie cechy wynikają wprost z filozofii Max-Q. Wydajne podzespoły muszą być skutecznie chłodzone, więc spód laptopa się podnosi, żeby zapewnić lepszy przepływ powietrza i z tego samego powodu klawiatura nie jest umieszczona nad podzespołami, a poniżej. Na początku to się może wydawać dziwne, szczególnie, że touchpad jest po prawej stronie, a nie po środku, ale mnie przyzwyczajenie się do tego zajęło jakieś 8,5 minuty. Problem z tym pewnie jednak będą miały osoby leworęczne. One są skazane na mysz. Przy wadze 2,2 kg konstrukcja jest dużo lżejsza niż zdecydowanej większości konkurentów w tej samej klasie i w większej części wykonana ze stopu magnezu i aluminium. On ma efektowne szlify w kolorze brązu czy też miedzi i wewnątrz obudowy jest matowy, na zewnątrz ma z kolei fakturę szczotkowanego aluminium i duże logo ROG podświetlane. W gamerskich laptopach musi być dużo LEDów. Podświetlana jest też klawiatura i jej kolorystykę można sobie ustawić. Laptop świeci też na boki dla budowania nastroju, ale tego wyłączyć się już niestety nie da. Klawisze pracują pewnie, choć są nieco płytkie, na mały plus fakt, że są przy okazji również ciche, na minus zaś małe strzałki kierunkowe, dla graczy na pewno za małe i mikro minus za brak klawisza print screen. Trzeba sobie radzić bez niego, na przykład używając wbudowanego w Windows narzędzia wycinania. Touchpad jest pokryty szkłem i jest wąski, więc dłuższe ruchy kursorem lewo-prawo nie są możliwe, ale na duży plus jego precyzja i dwa mechaniczne klawisze funkcyjne pod nim. On ma jeszcze jeden trik, może się zmienić w dotykową klawiaturę alfanumeryczną. Zawiasy pracują pewnie, sprężynowanie jest niewielkie, nie ma problemu z otwieraniem klapy jedną ręką. Po złożeniu laptop ma tylko 18 mm grubości i to jest bardzo w duchu Max-Q. Ekran ma zaś 15,6 cala, rozdzielczość Full HD i jest wykonany w technologii IPS z obsługą Nvidia G-Sync. To jest 120Hz matowa matryca i ona ma bardzo dobre parametry. Kąty widzenia i jasność, do tego znakomity kontrast i dobre czasy odświeżania oraz odwzorowanie kolorów. Wyświetlacz, jak można się domyślić, nie jest dotykowy. Mój egzemplarz Zephyrusa pracuje na procesorze Intel Core i7-7700HQ, taktowanym zegarem 2,8 GHz z trybem Turbo Boost do 3,8 GHz, z 16 GB pamięci RAM i kartą graficzną GeForce GTX 1080 Max-Q Design. Jakoż to jest Mobzilla, a nie Laptopzilla, nie będę się wymądrzał w temacie porównywania tego zestawu do innych, które są dostępne na rynku. Wspomnę tylko, że w testach wydajnościowych ta grafika wypada jakieś 10-15% słabiej niż jej powiedzmy nie Max-Q-owy odpowiednik, natomiast lepiej niż GTX 1070 i z całą pewnością to nadal jest świetna jednostka. Tak jak wspominałem wcześniej, nie gierkuję, ale sprawdzałem możliwości Zephyrusa renderując pliki w Adobe Premiere, co robię często i gęsto i sprzęt łyka takie zadania bez zająknięcia, w dobrym tempie, nie nagrzewa się przy tym przesadnie i jest stosunkowo cichy. Na pewno wszystkie moje dotychczasowe komputery, które były w stanie dźwignąć dłuższe renderowanie, sapały przy tym dużo głośniej. Kultura pracy to jest coś, na co jest stawiany mocny akcent w przypadku laptopów Max-Q i Zephyrus dostarcza ją na wysokim poziomie.
Zainstalowany dysk SSD ma 512 GB, a jeśli chcecie zajrzeć do pełnej szczegółowej specyfikacji urządzenia, znajdziecie ją w opisie. Laptop pracuje oczywiście na Windowsie 10, na pokładzie znajdziecie kilka aplikacji od producenta. Najciekawsza to chyba Gaming Center, która pozwala sterować ustawieniami dźwięku, obrazu czy podświetlania klawiatury. A propos multimediów, jest zupełnie znośna kamera HD do wideorozmów i są dwa głośniki po obu stronach klawiatury. Powiedziałbym, że one grają ok, nic więcej. Niskich tonów nie słychać za wiele, do tego są dość ciche. Zdarzało mi się słyszeć nawet w dużo bardziej przenośnych sprzętach wyraźnie lepsze. Jeśli chodzi o porty, na lewym boku znajdziecie HDMI 2.0, dwa porty USB 3.0 i mini jack 3,5 mm, na prawym Thunderbolt 3, dwa kolejne USB 3.0 i Kensington Lock. Nie ma czytnika kart pamięci ani gniazda Ethernet, o tym trzeba pamiętać, ale w kwestii tego ostatniego producent dorzuca odpowiednią przejściówkę w zestawie. Na koniec jeszcze słowo o baterii i jeżeli miałbym wskazać jakąś piętę achillesową tego sprzętu, to będzie nią właśnie ona. 2-2,5 godziny pracy i nieco ponad jedna pod mocnym obciążeniem to wszystko, na co ten sprzęt stać, więc ciężko mówić o możliwości długiego gierkowania, czy też po prostu używania bez podpięcia się do prądu. Smuteczek. Na tyci plusik fakt, że zasilacz jest mniejszy niż w większości super wydajnych laptopów, więc zajmuje mniej miejsca w torbie. Podsumowując, filozofia tworzenia sprzętu Max-Q opracowana przez Nvidia jest szansą na to, żeby laptopy zastępujące stacjonarne komputery, te duże maszyny, wreszcie były nie tylko super wydajne, ale także, żeby były wreszcie przenośne. To jest coś, co mi się absolutnie od dłuższego czasu marzy. Ja tego typu sprzętu potrzebuję. Komputera, który będę w stanie sobą zabrać wszędzie i który poradzi sobie ze wszystkimi zadaniami, które do niego wrzucę, nawet tymi najbardziej wymagającymi. I na szczęście Asus ROG Zephyrus takim sprzętem jest. To mnie bardzo cieszy. Ma jedną wadę w postaci kiepskiego czasu trzymania na jednym ładowaniu, natomiast no cóż, niestety nie ma urządzeń idealnych. Drugim większym problemem dla wielu osób może być niestety cena. Ta oficjalna w Polsce jeszcze nie jest znana, natomiast laptop za oceanem kosztuje 2700-2800 dolarów. To jest kupa forsy. Niestety sprzęty w tej klasie tyle kosztują. Jeżeli zerkniecie sobie na wszystkich innych konkurentów, to nie znajdziecie niczego wyraźnie tańszego. W związku z tym reasumując, jeżeli chcecie kupić super wydajne urządzenie, które będzie przenośne, Asusa ROG Zephyrus mogę Wam polecić, ale oczywiście pamiętajcie, że trzeba mieć na to odpowiedni zasób gotówki. Napiszcie w komentarzach, co Wy sądzicie o tym sprzęcie, co sądzicie o tej nowej filozofii tworzenia urządzeń, która nazywa się Max-Q. To wszystko bardzo ładnie brzmi. Czy chcielibyście sprzęt, który jest super ultra wydajny, na którym da się gierkować, a który ciągle da się schować do normalnego plecaka czy torby? Czy Was taka perspektywa kusi? Jeżeli macie jakieś inne pytania, oczywiście również możecie mi je zadawać w komentarzach poniżej filmu. Jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. I do zobaczenia w kolejnej dłuższej Mobzilli, normalnej, standardowej. Trzymajcie się, cześć!